Kamil się koncentruje, ale jest zupełnie inny. Jest taki pewny siebie i bardzo skoncentrowany na to, co ma zrobić, ale też potrafi się uśmiechnąć. Więc widać, że gdzieś tam te problemy, które miał wcześniej, że nie szło tak, jakby chciał, już minęły. Ten pierwszy skok był dobry Kuby, później już czym dalej, tym gorsze były, więc było widać, że coś znów zaczyna kombinować. To jest tak, jak zawodnik nie jest w dobrej dyspozycji, trenuje, wszystko wydaje się, że jest ok, później przychodzi stres większy, bo przychodzą kwalifikacje i chce coś poprawić albo coś lepiej skoczyć. To jest najgorsze, co można zrobić. No a wiemy, że w tym momencie pozostali nasi zawodnicy nie są w takiej dyspozycji, żeby tutaj stwarzać czy tam robić dobre wyniki. Bardzo pozytywne jest to, że Dawid wygrywa, że Kamil fajnie skacze, że Piotrek bardzo dobrze, ale widzimy też, że ci zawodnicy, którzy gdzieś tu pozostali w Zakopanem, trenowali, no po raz kolejny nie są w stanie przenieść tego z treningu, co powinni przenosić na zawody i no nie ma wesoło na pewno z tą, nie jest wesoło z tą resztą. Ale też jest trudno cokolwiek w tym momencie mówić, bo wiemy, że nie mamy kim zastąpić tamtych zawodników. Bardzo duży problem jest w głowie przede wszystkim, bo przychodzą treningi, jest wszystko ok, jest zdecydowanie lepiej, a później przychodzą zawody i po prostu chłopaków odcina.